Pani Doroto, pani porusza się akurat tym sprzętem. Tak. Taki wybór, taki los. Pani również będzie mieszkanką tego nowego bloku. Tak, będę mieszkała w numerze 10. Na parterze? Tak, druga klatka. To głównie dla pani ten specjalny podjazd, czy również dla innych mieszkańców? Znaczy to jest podjazd zastosowany dla osób niepełnosprawnych. Będę ja oraz mój kolega Marcin Murawski, który jest również niepełnosprawny. Już pani wypróbowała te podjazdy i te wjazdy i jak się wjeżdża do mieszkania. Czy jest okej? Okay? Wszystko jest tak, jak być powinno. A jakby pani opisała swoje nowe mieszkanie? Jak ono wygląda? Piękne. Ja nastawiałam się w myślach, że będzie trochę mniejsze, więc jestem na pewno... Pewnie zaskoczona. Na pewno tak. To ile tych metrów ma pani teraz? 36,6 bodajże. 36 metrów. Jak wygląda to pani wprowadzanie się tutaj? Już coś jest w mieszkaniu? No trochę pomalutku, już meble są wniesione, jakieś tam będą jeszcze, co prawda pieśń będzie dostosowany, ale generalnie już wszystko można tutaj powiedzieć. Mieszkam tutaj niedaleko, obok moi rodzice są 200 metrów, więc powoli się wprowadzamy tutaj. Parapetu zaplanowana? No jak inaczej. Trzymamy kciuki. Dziękuję. Dziękuję. Numer 11, Piłsudskiego 47B. Jest bardzo piękne, nowoczesne, przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. No jak nowe mieszkanie, wszystko jest nowe, nowoczesne, eleganckie. Metraż, ilość pokoi? 37,18 metra. Jest pokój sypialny i pokój z aneksem kuchennym. I łazienka oczywiście. Już pomysł na zagospodarowanie tego mieszkania? Jest. Parapetówka jeszcze czeka. Oczywiście. Znajomi, rodzina zadowoleni, że znalazł pan... Tak. Czy to pomaga w mieszkaniu, w Terespolu, własny kąt? Jak pan będzie teraz spędzał swój czas? Jak pan uważa? W czym to może pomóc? Własne mieszkanie? No przede wszystkim, wie pan, będę mógł spokojnie spać, nie będę się musiał martwić, że wynajmuję mieszkania, że nie mam własnego dachu nad głową i mogę sobie spokojnie żyć. Jak pan ocenia sąsiadów? Powoli poznajecie się? Jeszcze nie miałem okazji nikogo poznać, bo to tak, dostaliśmy przydział, każdy się wprowadza. Życzymy dobrego mieszkania w tym miejscu. Dziękuję bardzo. Duży, potężny blok, jeszcze w fajnym kolorze zielonym. Jest to wielorodzinny blok komunalny, który został wybudowany i oddany do użytku w marcu bieżącego roku. Dzisiaj mamy oficjalne otwarcie z osobami jakże życzliwymi dla naszego miasta Terespol. Otóż w 2020 roku spaliło się 5 mieszkań komunalnych. Przykra, smutna sprawa, na szczęście nikomu nic się nie stało, to jest najważniejsze. Następnie po prostu odbyłem rozmowę z panem premierem Jackiem Sasinem. Spotkałem się z ogromną życzliwością, ogromna pomoc również pana wojewody Lecha Sprawki, wicewojewody Roberta Gmitryczuka i oczywiście naszych wspaniałych parlamentarzystów, pana senatora Grzegorza Biereckiego i posła na Sejm Dariusza Stefaniuka. Trzeba powiedzieć zdecydowanie, że ze strony pana premiera Jacka Sasina, pan doradca, pan Ryszard Madziar i doradca sekretarza generalnego PiS-u województwa lubelskiego Grzegorz Tchórzewski były to osoby, które pokierowały tym całym procesem inwestycyjnym. Otrzymaliśmy z rezerwy celowej ministra finansów kwotę 6 200 000 zł. Cała inwestycja jest to kwota 7 700 000 po zaokrągleniu. Praktycznie problem mieszkalnictwa komunalnego w Terespolu niemalże w 100% zniknie. Do tej pory jeszcze mieliśmy jedno mieszkanie pamiętające koniec wieku XIX, ileś tam mieszkań, początek wieku XX. No, smutne to powiedzieć, ale jest to też prawda, bez wygód, nawet bez kanalizacji. Myślę, że najważniejsi są mieszkańcy, którzy godnie będą żyć. A co najistotniejsze, ja powiem tak, że miasto do tego bloku nie dorzuci ani złotówki. Myślę, że ten kredyt, który żeśmy zaciągnęli, to kwota 1,5 miliona złotych, on będzie spłacony poprzez czynsz tutaj w tym lokalu, jak też sprzedaż budynków, inaczej, może nie budynków, sprzedaż działek po wyburzeniu starych budynków komunalnych. Wyliczyliśmy to finansowo, miasto złotówki nie dopłaci, a mieszkańcy godnie będą mieszkać. Burmistrzu, jakby się pisał rodziny, czy osoby, które tutaj kwaterujecie, jakie to są w większości osób? Są osoby młodsze, starsze? Są to osoby, właściwie pan odpowiedział na to pytanie. Są to osoby w różnym wieku, różny
status materialny, natomiast są to takie osoby, które na pewno będą płacić czynsz. Stosowaliśmy się do regulaminu, który został zatwierdzony przez Radę Miasta. To podsumujmy, ile tych mieszkań tutaj jest? 32 mieszkania, około 100 mieszkańców mieszka bądź będzie za moment mieszkać. Jest to najnowocześniejszy budynek, jaki w tej chwili będziemy mieli w zasobie komunalnym. Są tu 32 mieszkania wyposażone w pełni w media, w instalacje centralnego ogrzewania, w instalacje ciepłej, zimnej wody. Są też instalacje anteny zbiorczej dla telewizji, dla instalacja internetowa, światłowodowa w budynku. Mamy również tutaj dwa mieszkania dla osób niepełnosprawnych z podjazdami przygotowane do korzystania dla osób na wózkach. Jedna z takich osób będzie zamieszkiwała, która porusza się wyłącznie na wózku. Także uważamy, że jest to najlepszy budynek, jaki mamy. Na dachu również instalacja. Tak. Instalacja. Paneli fotowoltaika. Nie. Paneli solarnych. Panele solarne. Za podgrzewanie ciepłej wody. Tak. Powiedzcie mi, drodzy Państwo, jak wyglądają sprawy czynszu? Czynsz w tym budynku, stawka bazowa jest około 11 zł z metra kwadratowego. On będzie troszkę się różnił w zależności od tego, na której kondygnacji jest mieszkanie, ponieważ tu w naszych regulaminach są zwyżki i zniżki, ale to będą różnice rzędu 5%. Dodajmy również to, że od samego, sam budynek to jedno, ale również zadbano o otoczenie. Powstały miejsca parkingowe, w tym również dla niepełnosprawnych. Widzimy 32 miejsca parkingowe i chyba dwa miejsca dla niepełnosprawnych, plus są dwa miejsca jeszcze dla gości, którzy gościć będą, żeby mieli też, żeby postawić swoje. Apetyt rośnie w miarę jedzenia? Przydałby się kolejny taki blok? Oczywiście, że tak. Gratulujemy dzisiejszego otwarcia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.